Bercik, a kaj masz mleko? Co? Mleko, była torba z mlekiem. A, z mlekiem? A z mlekiem nie wiem. Jasne, że nie wiesz, bo się za babami oglądasz. Zostawił żeś. Nic żech nie zostawił. Coś ci się pokręciło. To kaj masz mleko. A co to jest krowa, żeby wiedzieć, kaj mu mleko? Co? Ino krowy zawsze mają mleko w tym samym miejscu, a z górnikami przodowymi to różnie bywa. No. Ale Kaźmosz, ja? Kaźmom, ale nie wiem, co ci mu wysypać tu, poszukać albo co. Ty, dobra. Idymy do dum, idymy do dum. Tamta strona, tu, grzecznie. No i nie ma. Nie ma mleka, z tobą Kaś iść. Czego ty ode mnie chcesz? Kupujesz góry niepotrzebnych rzeczy. Objuczasz mnie jak kamela. Pędzisz po mieście jak kamela, a potem się do mnie przyczepiasz. W tej chwili wróć się i idź po mleko. Ani mi się śni. Zbyszek przyjeżdża, muszę mieć mleko w domu. A Zbyszek co? Niemowlak i bez mleka nie do rady? Agnieszka przyjeżdża też. A Agnieszka taką młodą dziążkę, tak? Taką młodą, że Zbyszek ją karmi z flaszki. Bercik, będziemy mieli gości. Mleko jest duma potrzebne. Rano się pije kakao, po południu się pije kawa z mlekiem. Idź o cię, proszę. Nie byda lotał po mieście z mlekiem. Bo co? Bo miasto nie służy do tego, żeby lotać po nim z mlekiem. Ale prędzej zgorzał, ja? To już prędzej. Albo za młodymi dziąchami się oglądać. Albo za młodymi... W zasadzie, Andzia, taka fajna pogoda przekonała mnie. Ida po mleko. Ty, ale ty w ogóle nie wiesz jakie. Bercik, 2%, słyszysz? O, nie. Nie dojda po te mleko. No, co to szkoła modelek się spoliła, czy co? Bercik. Co ty wyprawiasz? A nic, no Karlikowy, no tela pięknych kobiet na ulica wylazło, że... No wiesz, no... Bercik! Chodźmy sam. To Karlikowa. Ciebie też już trafiło, ja? Co mnie trafiło? No bo mój stary to nic, no od rana za babami się gapi. Nie no, nic mnie nie trafiło i no tela ich wylazło, ja nie wiem, no będą się rozmnażać, no, czy jak, no. Tela co zawsze. I no tyś też dzisiaj w nocy ten film oglądał, nie? Jaki film? Kiedy? No ty dobrze wiesz kiedy. Ten, co ten Meksykaner jej te plecy we wannie mył. Ach ty, no jasne, że go oglądał. No. Kurczę, rozżyć jeszcze, dorwać takie plecy. Tak je wymyć, wymasować. Zaraz. A skąd wy wiecie? Bo mój go też oglądał i dzisiaj od rana się za babami gapi. Bercik, a ty byś tak lubił dziąchom plecy myć, nie? Może bych lubią, może bych nie lubią, nie wasza sprawa. Koniec, muszę iść po mleko. No. Nie, no. Nie, idę na zód. Ty, co ci się stało? Ktoś cię napadł, ja? Ach, nic. W szynku żeś był. Jasne, byłeś w szynku. Za 15 minut żeś zdążył wleść, narąbać się, no rozrabiać, dostać po pysku i wyczyjwie. Co to jest? Speedy Gonzales czy Hubert Dworniok ty? O. Coś ty kupił? Co? Posłałach cię po mleko. Mleko? Jakie mleko? Kozałach ci kupić mleko. No to co to taka różnica, no? No patrz, to kiedyś to było mleko. Co? No, a z czego się robi masło? Z mleka, nie? To może w drugą stronę by też szło, nie? Jezu, synek, co się z tobą dzieje? Coś ty jest taki rozszczepany. Pójdź do sam, węży mi się głęboko w oczy. Pójdź do tu. Cudze baby chodziły po ulicy, ja? No chodziły, no. Jedna przeszła po tym, drugą.
potem trzecią. Jezus Maria, co się z tobą dzieje, synek? Andzia, a nie umyć ci przypadkiem pleców? Pleców? No, plecy, wiesz co to są plecy? Już mam tyle lat, że wiem, co to są plecy. No to może by ci je tak umyć, co? Ty chcesz mnie umyć plecy? No jak już nie ma żadnej innej. Ty, ja go ci zaraz gwizdna. Nie no, Andzia, wybacz, nie wiem, co się dzieje, no. Chyba wiosna idzie. Aha, wiosna idzie. Słuchaj, jeszcze jedna sprawa. Wiesz o tym, że Zbyszek przyjeżdża z Agnieszką, nie? To co? No sam żeś powiedział, wiosna idzie, a tu wiesz, młoda baba w domu. Andzia, coś ty zwariowała. Przecież Zbyszek to jest mój najlepszy przyjaciel z wojska, a Agnieszka to jest jego narzeczuno. Narzeczony najlepszych kumpli z wojska są nietykalne, rozumiesz? No, no. Nawet jakby chciała, żebyś i plecy umył. Bercik! Nie, to znaczy nie, niech mu zmazane, niech mu takie czarne jak mo, co mi tam? Ała. Cztery kostki masła w dół. Mleka dalej nie mówię. Nie, ja tu już dziękuję. Najadłem się, dziękuję. Było bardzo smaczne. Cieszę się. I co tam, warszawioki, słychać w wielkim świecie, co? Nic takiego. Jak to nic? No. Andzia, no co ma być słychać? No pałac kultury tak jak stał, stoi. Współczuję. Bęcik. Marszałkowska. No co? No i nie gap się tak. Na co? Ty już dobrze wiesz na co. Ach, handel niestety stoi, czyli ogólna bryndza. Zresztą tak jak i tutaj, nie? Tak czy owak, fajnie, żeście wpadli. A macie jakiś plan na dzisiaj wieczór? Ja muszę na jakiś czas wyjść do Ernesta. Może pójdziemy dzisiaj wieczorem do Alojza, co? O, dobry pomysł. A ja idę teraz na bazar. Idzie ze mną? Nie, wiesz, ja zostanę chyba. Wykąpię się z Byniu. No to... Bercik! No, no co, się wykąpać działa nie może? Nie? Plecy się musi umyć i w ogóle... Ty, o co się ciebie rozchodzi? No co, no przecież się czuję na pewno nieświeżo, nie? Jest tak zmazano, nie? To, no, no, no tak nieczysto jest, nie? Bercik, no. No, no to dobra, w porządku, niech się nie kąpie. Niech będzie tak o wyciorano, niech się tak źle czuje. Warszawska kultura, pierona z wami. Co mu się stało? Nic, mnie się wydawało, że wiosna idzie i to wszystko. Jarronie, o co tu chodzi, no? To oni wymyślają, no? Co mnie to obchodzi? Niech się kąpie. Albo niech się nie kąpie, no. Nic mnie to nie obchodzi. To jest działka Zbyszka. Tak jest. Działka Zbyszka. No, w sumie dobrze, że się pojechali. Bo ja nie wiem, co ja by tu kej tego, co bych tu... Bercik! Bercik! Daj mi ręcznik, co? Co, co? Jasne. Bercik. A co? Ręcznik. Ręcznik już. Już się robi. Już. Ale. Będzie wszystko. Już. Ja chcę ręcznik. Bercik, ręcznik. Z ręcznika chcesz pić? Ja chcę się wykąpać i potrzebny mi będzie ręcznik, Bercik. Daj mi ręcznik, podesz mi. Jasne, ręcznik nie ma sprawy. Daj. No nie, wszystko bych ci do udziału. A co ona chciała? Moment, ręcznik. Ona chciała ręcznik zaraz. Spokojnie. Myśleć, ja wyjdę do ręcznika. Człowieka jest ręcznik. Ręcznik, to jest cytryna. Z tym się nie wytrze. Ręcznik, moment. Co jest? Ręcznik tu. Ja równie klucz wsadziła, no. Agnieszka, mam ręcznik. Chodź, to się go weźmiesz. Jaronie, w wannie jest. Wanna. Spokojnie, Bercik, spokojnie, wanna. Co to jest wanna? Plecy. I co my teraz zrobimy? Bercik, no wejdź i połóż. No jasne. Wejdź i połóż. Właśnie, wleź i połóż. No jak powiedzieć. Wleź, ale nie, no. Nie mogę. No, właśnie. Czemu ja nie mogę? Przecież ta... No, nie mogę, no, nie mogę. To jest działka Zbyszka. Pamiętaj, to jest działka Zbyszka. To jest działka Zbyszka. Wiesz co? Chyba nie mogę, bo pewnie, żeś jest działką Zbyszka i na pewno, żeś nie jest całkiem obleczony, co? Bercik, no
Najwyżej zamkniesz oczy. Aha, oczy zamknę, aha, tak. Oczy właśnie, no łatwo im powiedzieć. Zamknij oczy, kurza. Zamknij oczy, dobra. Spokojnie, wchodzę, dobra. Spokojnie, moment. Już wlazł ja, oczy mam zamknięte, nic nie widzę. Ja tu nie czekaj, ja tu nic nie widzę. Nic nie widzę, o nie widzę. Nie widzę, nie widzę. Ale ten Zbyszek ma szczęście. To jest szczęście szpieroński. To jest chłopul warszawski. No nie, Marcik, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Nie no, nie, nie, spokojnie. To jest dziucha Zbyszka. A Zbyszek to jest mój przyjaciel. Tak, no chociaż z drugiej strony, czy warszawiak to przyjaciel? Nie no, przyjaciel. Przyjaciel, jasny gwint. Przyjaciel, cholera. Pewnie, że przyjaciel. Nie ma to tamto. Kto mu się kozą ze mną zaprzyjaźnić, no? Kto mu kozą? Nikt mu nie kozą. Złośliwe bydle pierona, jak wszystkie warszawiołki. Prysznicuje się, no. On swoją drogą bezczelne babską. W moim mieszkaniu się będzie prysznicować. Nie. Nie. Nie wleza tam. Nie wleza. To jest dziołcha od Zbyszka. Chyba, że... Nie. 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 Nie mogę wleźć. Choćby nawet wylazła tu i powiedziała, żeby jej plecy umął, to ja tam nie wleza. Nie, choćby nie wiem co. Nie. Bercik! Bercik, ja nie mogę umyć sobie pleców. Nie masz może takiej szczotki? Jaronie, do czego? Do pleców. Do pleców. Szczotka. Ein Moment. Szczotka, szczotka. Szczotka. To się przyda. Szczotka, szczotka, szczotka. Jest. Szczotka, szczotka. Już mam szczotka! Już zaraz wlajzuję! Mam taką szczotkę, że... Bercik! Co ty naprawiasz? Andzia? Ja. A ta mucha mi wleciała, wiesz, do gardła i chcę ją zabić właśnie. Co ty bredzisz? Jaronie, to nie jest muchozol! Muchozol? Do ust mnie czyś nie zgubiał? Andzia... Kaś ty była, no przecież co miałaś być u Ernesta, nie? Była i przyszła w nadzór. Jaronie, Andzia, zawsze nie w pora, no, no. Zawsze nie w pora, no. A co ty, nie idziesz spać? Idę, a ty? No idę. Z Agnieszką będziesz spał, co? Pewnie, że z Agnieszką, a z kim mam spać? No tak, plecy umyła, to może i spać, nie? Plecy? A skąd ty wiesz, że umyła? Wiem, no na pewno jak się myła, to umyła, nie? Bercik, co ty z tymi plecami, co? Ty, a widziałeś ten film o takim Meksykanerze? Który? Nie widziałeś? Taki Meksykaner mył dziołsze plecy. Chyba nie. Chłopie, abyś ty widział, jak on mył te plecy. Tak roz w życiu jeszcze taki dziołsze umyć plecy. Uch, to fajnie, by ją namydlił, potem drugo, i trzecio, i potem jeszcze jedna. Dobra, będzie, wiesz co? I czwarto, i... Rób sobie co chcesz, ja idę spać, dobranoc. No, dobranoc ty, ale tak pomyć fajny. Tak, Meksykaner umył plecy, Zbyszek śpi z Agnieszką. Co to się tu wyrabio? Którędy do tego pana? Do którego pana? Do tego. Do tego, co te plecy myje. No co, tu pani mieszka i pani nie wie? Hubert Dworniok, punkt mycia pleców, łopcym dziochom, jedna godzina, 50 zł. Jeronie! To Bercik się wziął za robotę, jak ja się cieszę. Ale tego to, że się nie spodziewa. Trzecie piętro! Lecimy. Dzień dobry.
Dzień dobry. Przepraszam, a panie były umówione? Nie, a to trzeba? Oj, kochany, przecież to jest światowej sławy firma. No wszystkie terminy już są pozajmowane. Zaraz ja zobaczę. Najbliższy jest dopiero w poniedziałek po południu. No a nie można by tak jakoś, wie pan. Co? No, jakoś wcześniej. Wcześniej? No, bez kolejki, tak po znajomości. Po znajomości, och, ja wiem. Jarunie, co tu się dzieje? A, no może, no co? Następne, tak? Nic, nic, szefie, właśnie tłumaczę panią. Co wy se myślicie, babie, że ja co? Pucu, pucu, chlastu, chlastu, jorące 11 nie mam. No ale prosimy. Nie ma nic prosimy, to on w dekel pismo, ja da 8 bab na godzina mył. I oni wyrobią, no. I ona w kopalni tak ciężko nie pracował jak tu. Tak. Zbyszek, kiedy mają przyjść te amerykańskie maszyny? Dopiero za tydzień. Za tydzień, to ja mam tydzień jeszcze wytrzymać bez mechanizacji, no. Panie Hubercie, właśnie chciałem przypomnieć, że jest konferencja prasowa w tej sprawie dziś o 17. No to jeszcze mi ino konferencji prasowej brakowało, wiesz? No. Siedź cicho, nurkuj, zaraz tam przyda. No, aniołki, do domu. Bardzo mi przykro, no widzicie, panie, no szef jest bardzo zajęty. Może na, następnym razem. Do widzenia. Możemy się umówić. Witam szanownych państwa, witam prasę, radio, telewizję. Mam zaszczyt otworzyć konferencję prasową poświęconą dalszemu rozwojowi firmy Hubert Dworniok, Wash & Go. A teraz zabierze głos nasz pan prezes. Proszę bardzo. Z niezmierną radością pragnę oznajmić, że nasze pionierskie przedsięwzięcie mycia pleców obcym działchom weszło w życie i w fazę szerokiej ekspansji. Nasza firma zamierza inwestować nie ino na terenie Katowic, ale również na terenie całego Górnego Śląska. Wybrany przez nas drogą przetargu producent amerykański wykonał kilka prototypów takich urządzeń do mechanicznego, powtarzam, mechanicznego mycia pleców cudzym działom. Jednocześnie pragnę zauważyć, że współczynnik umytych pleców u cudzych działów wzrósł w ostatnim miesiącu z 0,8 do 0,95! I mo niewątpliwie tendencja wzrostowo kero andzia. Bardzo cię proszę, nie przeszkadzaj mi teraz, bo mam konferencję prasową. I mo tendencją, którą... Niewątpliwie będzie zwyżkować jeszcze przez wiele miesięcy. Naszym hasłem bojowym jest czyste plecy każdej cudzej działchy, naszym wkładem do wspólnej Europy. Bercik! Co ty? Nie teraz, nie troszkę, po konferencji pogodymy. Co ja to godzę? Andzia, trzeba mi szoknąć. Pani się mnie pyta, kiedy przyszło mi do głowy pomysł mycia pleców na skalę przemysłową? No otóż przyszło mi to do głowy wtedy... Kiedy Berci! Ja również, Zbyszek, co się stało? Kajo, jest co? Przecież no zna śmierć zagodosz. Ech, właśnie. Co wy się tak patrzycie na mnie? Coście biznesmena nie widzieli? Co? Kogo? Wracam na konferencję. Żeniu, co się tutaj dzieje? A nie, Bercik ma konferencję, wiesz, Agunia, idź spać, idź. A jaką konferencję, Zbyniu? Agnieszka, jakbyś częściej do nas przyjeżdżała, to byś takie konferencje widziała, wiesz? No. Rany Julek, druga, chodź, idziemy spać. Zamęcie nas i w dzień, i w nocy. Ojej, cześć. Dobranoc, Zbyszek. Dobranoc. Pragnę pokryć siecią moich myjni cała Polska. Stąd by zainwestował aż do Świnoujścia. Śpi. Matko, za jakie grzechy. No, kochani, spadamy. No, cześć. Andzia, dziękujemy za wszystko. No, cześć Berciu. Cześć Agnieszka. Naprawdę bardzo było miło. No. Naprawdę. Podobało ci się, ja? Bardzo. Wpadaj do nas części. Berciu, a może my ich odprowadzimy na dworzec? A co to, ślepy? Nie trafią. O dobra, Andzia. Bercik ma rację. Trafimy. Słuchaj, ale jakbyś tak się przeszło po świeżym powietrzu, to byś się dobrze poczuł. Może byś nawet lepiej spał. A co, może już źle śpia? Bercik, Andzia ma rację. Przynajmniej spałbyś ciszej. Ciszej? Ty patrz, Zbyszek, on nic nie pamiętał. To co, idziesz? Nie, nie idę, jakoś tak wszystko mnie boli, ty. Tak,
Ale boli, a od czego? No nie wiem, no tak mi ręce bolą, jakby całą noc nimi ciężko pracował. Co ty powiesz, chłopie? Ty, a może ty komuś myłeś plecy, co? Co? Może. Nie, nie, Kaj, odmycie pleców to by tak mocno nie bolało. No, jak się komuś myje plecy na skala przemysłowo, to co, idziesz? Nie, idźcie się sami. Idźcie. No dobra, to cześć. Tak, się spieszymy. To fajnie było, papa, cześć. Jarunie, teraz wszystko pamiętam. No, no jasne. Mycie pleców w cudzym dziełchu na skala przemysłowo. Nie no, to jest dobry pomysł. Ale czy one tak by dały się tak umyć, tak... Nie. Ino we śnie. Ino we śnie. Kogo tam zaś niesie? Karlikowo, co się stało? Bercik, wiesz, bo mój to poszedł do knajpy, wiesz? Co? A nie umyłbyś ty mi pleców? Co? No przecież ja wiem, że ty lubisz obcym dziążkom. Na Górnym Śląsku całymi dniami bieli hanysy się z korolami. Z pyska szło poznać.